Wyraź temperaturę 25 stopni Celsjusza w stopniach Fahrenheita korzystając ze wzoru. Stopnie Fahrenheita równa się 9 piątych razy stopnie Celsjusza dodać 32. Mamy przeliczyć 25 stopni Celsjusza. Jeśli podstawimy 25 w miejsce litery C, uzyskamy stopnie Fahrenheita. Zróbmy to. F równa się 9 piątych razy. I teraz zamiast C wpisujemy 25 razy 25 dodać 32. Zanim to pomnożymy... uprośćmy ten iloczyn. To jest to samo co 9 razy 25 pierwszych. Możemy podzielić licznik i mianownik wynikowego ułamka przez 5. 25 przez 5 równa się 5, a 5 przez 5 równa się 1. Czyli zostało nam 9 razy 5 dodać. 32. 32 stopnie Fahrenheita równa się 9 razy 5 to 45. Dodać 32, czyli 45 dodać 32 równa się 77. 77 stopni Fahrenheita.